Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofty, Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Kulturalnie będzie, bo i kulturalny jest nasz gość. Wybitny działacz samorządowy, pan Sebastian Stepek, Koalicja Obywatelska, radny Rady Miejskiej. Najniższe ukłony, dzień dobry panu. Najniższe ukłony, panie redaktorze. Witam państwa, mieszkańców Tarnowa, naszych widzów i słuchających. Żeby było miło, to mogę od komplementu? Panie redaktorze, no będzie mi bardzo miło. No to mam nadzieję, że będzie panu bardzo, bardzo, bardzo miło. Pan prezydent Roman Ciepiela powiedział, że pan jest jednym z niewielu radnych, który umie czytać budżet. Jeśli jest to komplement, to jest mi bardzo miło, staram się... Nie, pan prezydent to mówił tak na ten, nie? Z takim sarkazmem. Szczerze. I to jeszcze off the record i się nagrało kawałek. Off the record. Panie redaktorze, no jestem przewodniczącym Komisji Ekonomicznej, Komisji Budżetowej, także no, chociażby z tego powodu muszę mieć wiedzę na temat budżetu, muszę umieć analizować i wiedzieć, co czytam w projekcie. Kto ma większą nerwicę wegetatywną, układając budżet, czy patrząc na słupki w budżecie gminy miasta Tarnowa, pan czy pan skarbnik? No myślę, że jednak pan skarbnik. Pan skarbnik jest jednak przedstawicielem organu wykonawczego, on układa budżet, on odpowiada też za wykonanie budżetu. My go właściwie de facto, można powiedzieć, tylko albo aż uchwalamy. Natomiast główną odpowiedzialność... Właśnie, tylko czy aż, szczególnie w tym roku. Aż, no, to tak, to jest bardzo dobre pytanie, no, dlatego że panie redaktorze, no jednak organ wykonawczy, pan prezydent ze panem skarbnikiem odpowiadają przede wszystkim z ustawy o finansach publicznych, odpowiadają za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a tylko przypomnę, oczywiście nie jest, nikomu czegoś takiego nie życzę, natomiast w tym momencie gdzieś na północy Polski w jakiejś małej gminie jakiś włodarz wraz z skarbnikiem tudzież skarbniczką znajdują się obecnie w odosobnieniu zwanym więzieniem. Jeju, to pan pojechałeś przy piątku. Tak, tak. Niestety także, no, dlatego bardzo... Kreatywna księgowość tam była, w tej rzeczonej urze gminie? Tego co wiem, to tak. Nie czytałem, nie zagłębiałem się, natomiast wiem, że tak jest. Tak. Dlatego z tego punktu widzenia my uchwalamy budżet, natomiast... A pan prezydent jest, jak mówi pańska koleżanka klubowa, pan ma tylko wykonywać to, co my panu tam każemy. My panu każemy. No nie, no wie pan. Pani Agnieszka Danielewicz. Strony są dwie, kij ma dwa końce. Aczkolwiek większą odpowiedzialność, zdecydowanie większą odpowiedzialność ponosi jednak pan prezydent z panem skarbnikiem. Oni stricte mają odpowiedzialność z ustawy za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Grożą im poważne konsekwencje. Jak przychodzi co rok w rok, tak? Jak jest skwitowanie budżetu, absolutoryjna sesja, no to słupki zawsze się zgadzają. Muszą się zgadzać, panie redaktorze. No, pan skarbnik jak RIN powie, jest OK, no to wy tak z automatu, nie? Pan skarbnik musi zrobić tak, musi tak wyliczyć ten budżet, musi go tak skonstruować. Żeby się spinało. Żeby się wszystko spinało, żeby Regionalna Izba Obrachunkowa mu to zaakceptowała. Z tego też punktu widzenia to jest myślę ważna kwestia, trzeba o tym wspomnieć, że często się mówi, a że być może pan skarbnik właśnie stosuje jakąś kreatywną księgowość, że coś tam jakieś pieniądze. Skarbnik jest dla mnie Copperfieldem, bo tak, brakuje 20 milionów, bo to wszyscy się drapią po brodach. Skąd nie wziąć? Nagle pyk jest. Są. No, no co, w ogródku zakopał? No, no właśnie, no nie, no nie jest tak do końca. Panie redaktorze, no zależy o jakiej sytuacji mówimy. Ostatnio była kwestia tych 20 milionów, żeby... No w tym roku. Budżet, no tak, żeby spiąć budżet, uchwalić budżet na rok obecny, no to trzeba było te 20 milionów znaleźć. To jak to jest, panie radny? Pan prezydent mówi, że miasto w najlepszym okresie rozwoju. Pan skarbnik na sesji, że jest trudna sytuacja finansowa. Jest tu gdzieś złoty środek? Widzi pan tu logikę? To zależy, co mamy na myśli, panie redaktorze. Dobro Tarnowa, panie redaktorze, za chwilę o tym porozmawiamy. To, że miasto jest w najlepszym okresie w swoich dziejach, to z tego co pamiętam, pan prezydent jednak miał na myśli wartość majątku. Ile suma majątku naszego miejskiego kosztuje, tak, ile jest warta. To jest tam blisko chyba 1,5 miliarda złotych w tym momencie. I ona cały czas rośnie. Tak? No, cały czas ta wartość, każda inwestycja to jest przyrost wartości. Wartość dodana, wartość, to się która jest, tak, której własnością jest miasto. Z tego punktu widzenia no, można powiedzieć, że jesteśmy w najlepszym okresie. Natomiast z drugiej strony są oczywiście kłopoty finansowe. Kłopoty finansowe, które nam narastają i kumulują się od kilku lat. Łupi nas pan premier Morawiecki? Zgadza się pan z panem prezydentem? Tak, tak. A jak wracają pieniądze z Polskiego Ładu?
Panie redaktorze, ale wracają w jakimś tam procencie tylko. No, powiem panu dla przykładu. W tamtym roku otrzymaliśmy 40 parę milionów złotych mniej, otrzymaliśmy tyle nam zabrano z tego udziału w PIT-ie, o tyle mniej dotrzymaliśmy, natomiast otrzymaliśmy jakąś tam rekompensatę w zamian na poziomie 20 milionów. Mhm. Czyli koniec końców i tak jesteśmy do tyłu. W plecy. Jesteśmy w plecy. W sumie w ciągu ostatnich 4 lat, panie redaktorze, rząd, rządzący zabrali nam, nie wiadomo właściwie z jakiego powodu, nikt nie jest w stanie nam tego wytłumaczyć, ani minister finansów, ani pan premier, prawie 150 milionów złotych. Jednocześnie dostaliśmy, oczywiście ktoś powie, pan radny Gancarz na przykład bardzo często to podkreśla na sesji Rady Miejskiej, otrzymaliście w 2021 roku, otrzymaliśmy przecież w sumie wszyscy. Osoba podatnicy. Tak. No. Pan prezydent sobie nie bierze tych pieniędzy do kieszeni. Otrzymaliśmy w 2021 roku około 19 milionów i w 2022 roku około 20 milionów, w sumie 40. Ale w bilansie 150 minus 40 to jest w dalszym ciągu 110 milionów złotych. Panie, ja się na polonistę uczył, musiałbym z kalkulatora. No właśnie, a to są ogromne kwoty. Jednocześnie, jeśli już rozmawiamy o budżecie, o konkretnych kwotach, panie redaktorze, szanowni państwo. O sytuacji finansowej miasta. Tak, to są bardzo ważne informacje, bardzo ważne dane, kluczowe, bo mam wrażenie, że bardzo często mało kto się tym interesuje, mało kto w ogóle wie, jak pan to wygląda. Pan to umie czytać. A pan to czyta jako literę budżetu czy duch budżetu? Tak jak jest litera prawa i duch prawa. Jeśli mogę dokończyć, panie redaktorze, bo to są bardzo ważne informacje. Z jednej strony otrzymaliśmy mniej, zebrano nam 110 milionów złotych w ciągu ostatnich 4 lat od reformy tej tak zwanej podatkowej w 2019 roku. Z drugiej strony wzrosły nam wydatki bieżące, najważniejsza kategoria budżetowa, o blisko 114 milionów złotych. Panie redaktorze, czyli w sumie jesteśmy, mamy manko, powiedzmy, mamy dziurę w budżecie, czy też o tyle mamy mniej środków na poziomie 250 milionów złotych. Wyobraźmy sobie, to jest blisko 1/4 naszego rocznego budżetu, ćwierć miliarda. Wyobraźmy sobie, co moglibyśmy zrobić za tak gigantyczne pieniądze. Nie dziwmy się później, że na przykład kursy komunikacji miejskiej są obcinane, właśnie, że brakuje na sport, że brakuje na kulturę. Są to tego typu napięcia, które właśnie wynikają z finansów. Panie radny, panie przewodniczący, żywiąc do pana niekłamany szacunek, obawiam się, że wylewa pan trochę krokodyle łzy. Bo jeżeli pan prezydent proponuje, to mówi, urealnienie opłat, to Rada mówi nie. A jak było teraz z parkingami? Wczoraj w sensie, że... Dziwię się, panie redaktorze, no niestety radni przykładają swoją rękę i to trzeba powiedzieć wprost, przykładają swoją rękę, swój głos tak naprawdę do tej trudnej sytuacji finansowej. Bo dwie pańskie koleżanki klubowe, pani Danielewicz i pani Klepacka wstrzymały się od głosu, a pani Mierzejewska przeciw. Pani Mierzejewska była przeciw. Tak, pani Mierzejewska często jest przeciw. Z niezrozumiałych względów. Jak pan trzyma w ryzach ten klub? No ja nie trzymam, niestety nie jestem przewodniczącym klubu. Także pan radny Zbigniew, tak? Pan radny Zbigniew Kajpów jest przewodniczącym klubu. Natomiast no wie pan, no, rzadko mamy dyscyplinę jakąś tam klubową, jeśli chodzi o głosowanie. Właściwie nigdy. Ile tych szabel zostało teraz w przypadku prezydenta? No zostało 8 radnych, prawda? Jest 8 radnych w naszym klubie. Na 25. A miało być tak pięknie, miało być 14-11 chyba, nie? Jakby było nasze miasto Tarnów i by zdyscyplinowane. To są głosowania, panie redaktorze, na przykład uchwała budżetowa została przegłosowana 13 głosami i jednak ten budżet udało się uchwalić. A to za chwilę powiem o innej uchwale, bardzo dobrej i zacnej, że byliście jednomyślni w głosowaniu nad nadaniem honorowego obywatela panu Stanisławowi Majorkowi. Tak, natomiast no, wracając do budżetu. Wracamy do pieniędzy jeszcze, no. Tak, no to nie jest... To teraz te podwyżki. Radni bardzo często, no nie mam wrażenie, że nie mają świadomości, nie wiem, chcą robić panu prezydentowi na złość, być może, no, ulewam wrażenie, że bardzo często radni uprawiają... Zaraz. Bardzo często, na panie... złość mami odmrażacie sobie uszy? No tak, no właśnie, to jest problem, panie jak redaktorze. Jak na was głosować? To bardzo często powtarzam też u siebie w klubie, że no niestety my wpływamy na to, co się dzieje w mieście. To nie jest tak, że my panu prezydentowi robimy albo przysługę, albo mu robimy na złość. No. Nie robimy panu prezydentowi, bo pan prezydent nie ma swoich pieniędzy. To nie są pieniądze pana prezydenta. On ich ani nie zabierze do kieszeni, ani też nie wyciągnie z własnej kieszeni, jeśli brakuje, czy pan skarbnik. No nie ma takiej możliwości. To są pieniądze naszego miasta. Ile my sami podejmiemy decyzję, że im więcej tych pieniędzy będzie w mieście, tym więcej pieniędzy później z tych pieniędzy będzie można w mieście zdziałać, zrobić, zabezpieczyć. Dlaczego mieszkańcy różne będą, obszary. Dlaczego mieszkańcy będą się z wami jeszcze musieli męczyć rok? Nie da się skrócić kadencji, ale czy jest coś takiego, że uchwalicie, że się dogadacie z panem prezydentem? Bo jak na przykład przychodzą radni z innych klubów tutaj do programu, to wszyscy wskazują na to, że pan prezydent jest trudny w dialogu, albo nie chce dialogu, albo że się upiera przy swoim. No, trudno, żeby pan prezydent nie upiera się przy swoich, przekładając uchwałę zwiększającą na przykład wpływy do budżetu.
w sytuacji, gdzie tych pieniędzy brakuje. No pan prezydent nie ma innego wyjścia. I tu wracamy do tego, do tej kwestii, o której mówiłem na początku, że pan prezydent odpowiada dyscyplinarnie za to. Radni nie odpowiadają. Być może tu jest problem. A myśli pan, że ruch wyborczy determinuje? Nie, nie, nie. Ludzie, nie podniesiemy wam, być pamiętali trzy urny. To ma znaczenie. No jak wie pan, jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi w polityce, chodzi o politykę. Tak? A myślę, że pan mówi o pieniądze. W życiu chodzi o pieniądze, a w polityce chodzi o politykę. I jak jest oczywiście taka możliwość, jest taki okres, że rzeczywiście, bo wie pan, no niestety politycy, radni, posłowie bardzo często, a właściwie mam wrażenie, że właściwie głównie kierują się marketingiem politycznym. No tak. Co jest przykre, bo ja wyróżni uważam, się albo ginie. Tak, ja przyszedłem do Rady Miejskiej po to, żeby jednak podejmować decyzje, które mają pozytywny wpływ na to, co się dzieje w mieście. Idealista? Często podejmować trudne decyzje, które są niestety odbierane społecznie niekoniecznie korzystnie. Tak jak na przykład wszelkiego rodzaju podwyżki opłaty, na przykład za śmieci, czy podwyżki parkingów, czy na przykład podatek od nieruchomości. Ale niestety takie niepopularne decyzje polityk musi podejmować. Nie może patrzeć tylko i wyłącznie na wizerunek, na to, czy się komuś to będzie podobało, czy się nie będzie podobało, prawda? No niestety współodpowiadamy za to. Być może, gdyby są takie pomysły się pojawiły, nie wiem, czy pan redaktor wie, pojawiły się pomysły, żeby jednak organ uchwałodawczy, czyli radni, odpowiadali również tak samo za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak ten prezydent, jak organy wykonawcze. Być może wtedy rady miejskie, rady gmin, rady powiatów, sejmiki i tak dalej, być może trochę bardziej odpowiedzialnie podejdą do kwestii finansowej, bo panie redaktorze i szanowni mniej państwo... Mniej populistycznie, tak? Mniej populistycznie, dokładnie tak. Nie będą patrzeć na jednak słupki sondażowe, na wizerunek swój, na nie będą się kierować tym marketingiem politycznym, bo szanowni państwo, można krytykować władze miasta za politykę finansową, natomiast koniec końców wszystko się zaczyna i kończy na finansach, na pieniądzach. Pan cofnął czas, pakowałby się pan funkcję radnego, widząc, jak to hula od środka? Panie redaktorze, no cóż, po tych 4 latach już ponad, no trzeba stwierdzić, że wyobrażam sobie to zupełnie inaczej. Myślałem, że jednak będzie większa możliwość decydowania o tym, co się w mieście dzieje, a niestety jesteśmy, funkcjonujemy w takich ramach głównie finansowo-budżetowych. I choćbyśmy mieli nie wiadomo jak piękne i zacne pomysły i jak wiele chcielibyśmy zrobić, to zawsze jednak zderzamy się z tą ścianą taką finansowo-legislacyjną, bym powiedział. Tak skarbnik kraje, jak mu pieniędzy staje. Dokładnie tak, plus oczywiście są pewnego rodzaju też zapisy ustawowe, przepisy, prawo, o które też musimy się opierać. Nie wszystko możemy zrobić, po prostu. Tak czasem się wydaje, zróbmy coś tutaj, zróbmy coś tam. Mieszkańcy zwracają na uwagę lub dają nam jakieś fajne, bardzo ciekawe, często pomysły, albo zderzamy się z taką sytuacją, że po prostu w tym miejscu lub tego czegoś, jakiegoś tam zadania nie można zrealizować z różnych przyczyn formalno-prawnych, albo po prostu nie mamy na to środków. Dobrze, to pan mówi, że wartość majątku miasta przyrasta. To tak, pozbywamy się tej Czapskiego, czy nie? Pozbywać się działka przy ulicy Piłsudskiego, między Piłsudskiego a Czapskiego. No wiele kontrowersji narosło i konfliktów przy okazji tego terenu. Wszystko wynikło z tego, że pan prezydent zgłosił je do sprzedaży, co de facto by było planowane już przy okazji uchwały budżetowej. Dziwię się tutaj też trochę radny, powiem szczerze, że teraz że teraz jest taka, że tak powiem, medialna afera wokół tego, bronią tej sprawy, bo ci sami radni przegłosowali w uchwale budżetowej wpływy z podatków, z wydatków, z wpływy ze sprzedaży majątku na poziomie 30 milionów złotych i w tej kwocie była między innymi sprzedaż tej działki. Była działka wpisana konkretnie w budżet? No nie było wpisane, no natomiast mówiło się o tym, że będą, wiadomo mniej więcej było, które działki będą do sprzedaży, dlatego że miasto no nie ma tych terenów aż tak dużo, prawda? No to nie jesteśmy Warszawą, nie jesteśmy Krakowem, to są, no, powiedziałbym, tereny na palcach jednej ręki by można było policzyć, które są do sprzedaży. Dlatego dziwię się tutaj trochę radnym, aczkolwiek ja też jestem... Pan prezydent spisywał intercyzę z panem Olszówką, byłym radnym, że jednak tam się zrobi park. Teraz pan prezydent mówi, dobrze, niech to weźmie deweloper. Tutaj w programie kiedyś powiedział, a nie, to nie jest żaden tam Łąka, to jest Ugór i jeszcze w środku jest dużo łowiu pod ziemią. Panie dyrektorze, no, byłem tam przy okazji przed poprzednią sesją, kiedy procedowaliśmy tą uchwałę taką intencyjną o tym, żeby obronić ten teren. No ja również uważam, że jeśli... Dla pana właśnie, park czy deweloperka? I to, panie redaktorze.
Po pierwsze, ja tam byłem i rzeczywiście, no, jeśli ktoś mówi, że to są zielone płuca Tarnowa, to jest to zdecydowanie na wyrost. No, jest to zwykła łąka gdzieś tam porośnięta. Nieużytki. Tak zwany nieużytek, porośnięty jakąś tam samosiejkami i tak dalej. Zielonymi płucami Tarnowa, wie pan, dla mnie jest Park Piaskówka na przykład, prawda? Czy Lasek Lipie, tam gdzie rzeczywiście jest stary drzewostan, czy duży park Soślina w Mościcach. Stary drzewostan, dużo krzewów, dużo drzew, to są rzeczywiście zielone płuca, natomiast tutaj kilka samosiejek, kilka drzew starych i dużo więcej krzaków tak naprawdę, no, zielonymi płucami nie są. Mogłyby być zielonymi płucami, natomiast wymagałoby to bardzo dużych inwestycji. Ja zaproponowałem przy okazji poprzedniej sesji tej dyskusji rozwiązanie kompromisowe, bo niepotrzebnie, ja nie lubię radykalizmów, obstawania lub tu lud. Jedna i druga strona ma rację. Jedna strona ma rację, ja również jestem zwolennikiem tu tego, żeby... Pan chce podzielić łąkę na pół, tu się budujcie, a tu co zrobimy, parki, dokładnie plac, tak. Zaba. Panie redaktorze, tam jest 6 hektarów ziemi. Można by było, ja zaproponowałem taką poprawkę na poprzedniej sesji do tej uchwały intencyjnej, żeby częściowo zrobić tam park, połowę na przykład. Pan to jest jak Salomon. Jak 4 hektary można by było przeznaczyć na tereny zielone, na park centralny, jeśli on tak miałby się nazywać, czy jakkolwiek inaczej, co byłoby, myślę, satysfakcjonujące dla mieszkańców, a 2 hektary, co również jest dużą, sporą jednak nieruchomością, sporą działką i sporym wpływem, zastrzykiem finansowym też dla miasta, ale też z punktu widzenia mieszkaniowego, sporo nieruchomości, sporo mieszkań, domów jednorodzinnych. Bo ale niska zabudowa, absolutnie tak, chmur, no. Absolutnie tak, mogłyby tam powstać i to byłby taki kompromis, gdzie wilk byłby syty i owca byłaby cała. Mieszkańcy byliby zadowoleni i pan prezydent częściowo też. Cukierka i mielibyśmy cukierka. Dokładnie. Na przykład. A co pani radna Danielewicz miała na myśli przy okazji dyskusji a propos Czapskiego, że pan prezydent zachowuje się jak dziewica? Nie wiem, co pani radna Danielewicz miała na myśli. Ale ona się robi taka ostra się robi, taka. Tak, spokojnie, z oczu patrzy. Powiem szczerze, wczoraj padło więcej takich różnych dziwnych słów na sesji. Ja nie jestem zwolennikiem takich argumentów. To są argumenty, które na takich salach, na sesjach Rady Miejskiej na tym poziomie jednak padać nie powinny, uważam, i ta debata publiczna, no raczej bym wolał, żebyśmy ją te standardy jednak podwyższali niż zaniżali. Także, to stwierdzenie o dziewicy było zaniżeniem standardów? Uważam, że takich sformułowań nie powinno się jednak używać. A co pani radna miała na myśli? Nie wiem. Pytał pan? Nie rozmawiałem. O co ci chodzi? Nie rozmawiałem o tym z panią radną. Myślę, że panią radną trzeba by było to pytać, co miała tak naprawdę na myśli. Myślę, że pan prezydent sam... Może pan przewodniczący zapyta? Siłę sprawy. Prawczą. Może pan przewodniczący może zapytać, aczkolwiek nie pytał o to. Aha. Także takie sformułowania padają. No, dyskusja była oczywiście ożywiona, natomiast ja też jestem... będziemy gościli właśnie aktywistów, którzy tam chcą zachować park, ideę parku centralnego. Panie redaktorze, ja również jestem za terenami zielonymi. Zielonych terenów nam brakuje. Tylko że zobaczmy, jeśli popatrzymy na mapę naszego miasta, to koncentrujemy w jednym miejscu zbyt dużo terenów zielonych kosztem innych. Ja bym chciał, żeby w innych miejscach naszego miasta było więcej terenów zielonych, żebyśmy to jakoś dywersyfikowali, żeby to czyste powietrze było w całym mieście. No i były te korytarze powietrzne, się to chyba nazywa. Na przykład, nie? Mamy przecież w okolicy tego terenu, mamy przecież ogromny Park Piaskówka. Ogromny Park Piaskówka, również z terenami... Toaleta będzie otwarta. Z terenami po drugiej stronie ulicy Spokojnej, Elektrycznej, również tereny zielone. Mamy przecież Park Strzelecki, mamy kantory i okolice. Bardzo świetny teren, o tym też mówiłem na poprzedniej sesji. Świetny teren, ja widziałbym tam park wokół kantory, wokół stawu na kantory, prawda? Wokół tego zbiornika wodnego. A widziałby pan... To jest świetne miejsce na park, rzeczywiście. Rotundę, o której myśli muzeum, pan Kurcza, bo o tym mówił pan dyrektor, zbudować rotundę, w której mieściłaby się kopia panoramy Siedmiogrodzkiej na tym, jak ma pan, jedzie, skręca pan z Piłsudskiego w Romanowicza, tam jest ten sklep taki ogrodniczy, tam tak. Te maszyny. I tam widzą lokalizację, pan prezydent jest średnio chętny jak na razie do dialogizowania w tej kwestii. Myślę, że pomysł jest warto rozważenia, jak najbardziej. Pomysł jest dobry. Uważam, że tak. Czegoś takiego nie ma jeszcze w naszym mieście, myślę, że w okolicy nie ma. A to nie słyszał pan o tej idei? Nie słyszałem, powiem szczerze, panie redaktorze. Natomiast jest wizualizacja już gotowa, fajnie wygląda. Trzeba by to było rozważyć jak najbardziej. Nie wiem, czy to byłoby bardzo kosztochłonne, czy nie, bo oczywiście... A to pieniądze europejskie by były na to. To tym bardziej. Rząd węgierski by się może dorzucił, Ministerstwo Kultury. Jak najbardziej, tym bardziej możemy się pochodzić nad takim pomysłem. Ja jestem jak najbardziej na tak. Pytam dlatego o to, że pańskie nazwisko zaczęło chodzić na giełdzie potencjalnych kandydatów na prezydenta naszego miasta. O, umie pan czytać budżet, jest pan człowiekiem dialogu, młody, perspektywiczny,
I jeszcze młody, to fakt. I ciągle humanista. Ciągle humanista. Idealista. Idealista, no. Idealista. Proszę nie uciekać od odpowiedzi. Panie redaktorze, nie wiem, jeśli pan ma taką wziąłby informację. Wziąłby pan to na brzemię takie, na ten, na swoje no, to jest to bardzo trudna decyzja. Powiem szczerze, do tej pory nie rozważałem takiej decyzji o tym, żeby kandydować na prezydenta Tarnowa, aczkolwiek ten czas pewnie będzie niedługo się zbliżał. Wiem, że pojawiają się takie informacje, panie redaktorze, szanowni państwo, no to jest ten czas, gdzie już powoli... Ale pańska duma rośnie, o, chyba dobrze pracuje, bo doceniają i zaczynają ten mówić, że no, może ten pan Stepek byłby niezły. Byłaby to dla mnie nobilitacja na pewno i jest mi bardzo, jestem szczęśliwy z tego powodu, że ktoś taką nie myśli, prawda, to na pewno oczywiście mnie, oprócz cieszy rodziny. Mnie to. Cieszy mnie to tak. No, o, ja o panu dobrze myślę. Sam panie redaktorze, musiałbym się mocno zastanowić, czy rzeczywiście to jest ten czas i no, byłaby na pewno rewolucja w życiu, jeśli chodzi o zmianę. No, jednak bycie radnym, a bycie prezydentem to jest jednak duża różnica. W obecnej sytuacji, wie pan, finansowej przede wszystkim, no, bycie prezydentem miasta na prawach powiatu, miasta wielkości Tarnowa, to jest ogromne wyzwanie, dużo wyrzeczeń, trudny kawałek chleba i jak trudny to mówią, jak to mówią, widziały gały, co brały. Nie szedłby pan na prezydenturę wojska odrabiać. Zgadza się, dokładnie. Natomiast, no, wie pan, to jest taki czas w życiu politycznym każdego ugrupowania, że powoli trzeba myśleć i rozpoczynać dyskusję na temat tego, kto będzie kandydował do Rady Miejskiej, do Rady Gminy, do Rady Powiatu, do Sejmiku. Pan już kompletuje listy? Na prezydenta. Już tak, jakieś pierwsze przymiareczki? No, jeszcze drogi jest to. Dużo, tak, dużo, tak, dużo już zaczynamy rozmawiać. Odpowiedzi dadzą wybory parlamentarne, nie? Oczywiście, że tak. Myślę, że takie decyzje już stuprocentowe będą podejmowane. A do Sejmu pan się będzie wybierał? Gdyby co? Panie redaktorze, rozważamy to. Ja również biorę to pod uwagę. Myślę, że najbliższe 2 miesiące. Do wakacji trzeba będzie... Przed tym. Bo potem weźmy sobie pan wyniki z PKW i pan zobaczy, jakie pan ma poparcie w Tarnowie poszczególnych miejscach. Tak, tak. Rzeczywiście kalendarz wyborczy dla osób, które chcą kandydować później do samorządu, jest dobry, jest korzystny. Dobrze, skończmy optymistycznie, żeby tak nie było ludziom nie psuć nastroju rosołku niedzielnego. Jednomyślność radnych. Jest coś takiego w Tarnowie, naprawdę, szacun. Tak. Honorowy obywatel dla pana Stanisława Majorka. Zgadza się. Wczoraj przyjęliśmy taką uchwałę intencyjną, najwyższy czas. Prawie przez aklamację, znaczy de facto przez aklamację, tylko trzeba było rękę podnieść. Przez aklamację, tak, naciskając na urządzeniu mobilnym przycisk do głosowania na tak. Nikt się nie pomylił, pan radny Żak się nie pomylił. No. Nikt się nie pomylił, jednogłośnie nawet wstaliśmy i pogratulowaliśmy panu Majorkowi symbolicznie, bijąc brawa. Rzeczywiście pan Majorek zasłużył po wielu latach jako jedyny przedstawiciel tarnowskiego sportu, zdobył brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich w piłce ręcznej, także zasłużony zdecydowanie, należy mu się ta nagroda. Lepiej późno niż wcale. Lepiej późno niż wcale, bo wie pan, uhonorowany w Alei Gwiazd w Sopocie. Właśnie, przez, dokładnie. Gdzieś w Szanowie dostał też, nie wiem, czy honorowego, czy jakąś taką bardzo prestiżową nagrodę. Zarząd województwa dał mu krzyż Małopolski. To taka trochę, nikt nie jest prorokiem we własnym domu, ale nie narzekajmy. Bo lepiej późno niż wcale, tak jak mówię. No tak, często się mówi też, cudzy chwalicie swego nie znamy. No tak, prawda? Szukamy no tak. Bohaterów, osób zasłużonych w innych miastach, w innych środowiskach, natomiast mamy u nas w Tarnowie. Szkoda, że inni to widzieli do tej pory, myśmy nie widzieli, ale dziękuję tutaj panu radnemu przewodniczącemu Krzysztofowi Janasowi, trzeba podziękować, bo to jest... Też chyba szczypiornista, nie? Oczywiście, on że tak. Jest wychowankiem pana Majorka? Jak najbardziej, oczywiście zasłużony, bardzo długo grał w reprezentacji, w drużynie tarnowskiej. On grał w Pałacu Młodzieży, jest związany z Pałacem Młodzieży. Dzięki niemu też nie ukrywam, że dzisiaj piłka ręczna wygląda tak, jak wygląda w Tarnowie. To jest też zasługa pana Krzysztofa Janasa. To trzeba mu oddać, bo pewnie ta piłka ręczna nie byłaby na takim poziomie, jakim jest. Dawajcie więcej na sport, bo jako radni, trzeba. Bo to jest walor promocyjny dla miasta. Siatkówka, tak. Ręczna, żużel, no to trzeba być kibicem. A to jeżeli a propos honorowych. Żużel jest bardzo kosztochłonny, panie redaktorze, w dzisiejszych czasach i niestety są oczywiście samorządy, które dają bardzo duże środki. Tak. I się promują przez haś. Dokładnie tak, natomiast no, myślę, że my musimy, jeśli mamy w tym momencie piłkę ręczną na najwyższym poziomie, piłkę siatkową kobiecą na najwyższym poziomie, a finansową sytuację mamy, jaką mamy, no to niestety no już na ten żużel na najwyższym poziomie i w takich no, dużych dotacjach niestety nam brakuje. A szkoda, bo żużel też jest wszystkim związany. Na wszystko brakuje. Teatrzy, aktorzy chodzą po tacy, dajcie nam, kochani mieszkańcy, bo chętnie bym coś dla was zagrali. Panie redaktorze, 250 milionów złotych jesteśmy do tyłu przez ostatnie 4 lata.
Proszę sobie wyobrazić, co moglibyśmy chociażby w sporcie czy w kulturze za to zrobić. No, myślę, że 250 milionów do tyłu, bo inne miasta też teoretycznie powinny być proporcjonalnie do tyłu. Są do tyłu. No, ale nie ma tak chyba źle. Jest źle, panie redaktorze. Proszę zobaczyć na Warszawę. Warszawa chyba jest do tyłu około 1 miliard złotych. To są gigantyczne pieniądze. Ja nie wyobrażam sobie, jeśli opozycja wygrałaby wybory parlamentarne, to są jedne z pierwszych decyzji, które trzeba zmienić. Nie może być tak, że samorządy są łupione przez właściwie nie wiadomo z jakich przyczyn, nie wiadomo z jakich powodów. Być może z takich przyczyn, że... Ojej, jak pan... miło zakończyć. Niech pan powie, jak miło koniec. To zakończy miło. Pan Kaczyński kiedyś powiedział, że chyba tak nieoficjalnie, że samorządami nie specjalnie przepada, że może nie do końca są potrzebne i chyba właśnie to jest realizowany scenariusz. Trzeba być miłe. Dla pana Kaczyńskiego na pewno. Do tej kamery można kogoś pozdrowić tradycyjnie. A pan jest stałym bywalcem. Pozdrawiam przede wszystkim wszystkich mieszkańców Tarnowa, słuchaczy oraz widzów waszej stacji. Życzę powodzenia i udanej majówki. Mam nadzieję, że pogoda będzie dla państwa łaskawa. Dla nas wszystkich. Jasne. Proszę, proszę. Chciałbym też tak skromnie swoją rodzinę na koniec pozdrowić. To niech pan powie głośniej, bo mogło się... Swoją rodzinę chciałem robić. Bardzo ładnie. A ja standardowo tatusia, siostry i Kasie. Pan Sebastian Stepek, przewodniczący Komisji Ekonomicznej Rady Miejskiej w Tarnowie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, miłego weekendu. Dziękuję za ponowne zaproszenie, panie redaktorze. Również życzę wszystkiego dobrego i udanej majówki. Dziękuję wzajemnie. Dziękuję bardzo. Miłego dnia, widzimy się w poniedziałek, tak. Łukasz Wieńczura, do zobaczenia. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.